Jesteśmy w tym tygodniu paschalnym. Dwa tygodnie temu celebrowaliśmy Wielkanoc. To wyjątkowe wydarzenie, radosne dla nas, zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, nad grzechem, nad demonem. Ale dzisiejsza liturgia gdyby sprowadza nas z powrotem trochę na ziemię, mówiąc o rzeczach, które są pewnie trudne, które były trudne dla apostołów, które były trudne też dla słuchaczy, choćby dzisiaj świętego Piotra. Wyobraźmy sobie, to jest to pierwsze spotkanie z przepowiadaniem chrześcijańskim, z przepowiadaniem apostołów, którego doświadczają Żydzi 50 dni po zmartwychwstaniu. To jest tuż po święcie nadania Tory, czyli święcie Pięćdziesiątnicy, kiedy święty Piotr wychodzi i głosi Ewangelię Jezusie Chrystusie i mówi to konkretnie do tych osób, które były przed nim. I to jest to słowo, które jest również do nas, że dzisiaj my słyszymy to słowo. Ci ludzie, którzy słuchali przepowiadania Piotra, to nie było to samo gremium, które było 50 dni wcześniej. Owszem, że część ludzi pielgrzymowała do Jerozolimy na święto Paschy, ale potem wracali do domu i to było czasem około miliona osób, które pielgrzymowało. I potem następna grupa przywróciła 50 dni później. Częściowo może powtarzali się ci ludzie, ale to na pewno nie jest to samo zgromadzenie. A święty Piotr ma odwagę i taką czelność mówić im te mocne słowa. Wy, Jezusa Chrystusa, wydaliście Go, zaparliście się Go przed Piłatem, zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Wy zabiliście dawcę życia, czyni ich odpowiedzialnym za śmierć Chrystusa. Kiedy oni mogli spytać, ale sorry, 50 dni temu ja w ogóle nie byłem w Jerozolimie. Ja siedziałem w domu. Czego Ty w ogóle od nas chcesz? Ale to jest słowo, które jest do każdego człowieka. To jest, tak samo dotyczy to słowo tych, którzy byli przed Piłatem, tych, którzy 50 dni później stali przed Piotrem. I tak samo to słowo jest aktualne dla mnie. Że ja jestem tym, który się zaparł Jezusa Chrystusa. Ten, który Go wydał. Ten, który zabił dawcę życia. Katechizm Kościoła katolickiego, do którego wszyscy należymy, mówi jasno, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za śmierć Jezusa Chrystusa. Bez wyjątku. My wszyscy zabiliśmy Chrystusa. I to jest trudna prawda, ale prawda, z którą musimy być skonfrontowani, bo jeśli nie, no to też nie doświadczymy tego, po co Chrystus umarł. Nie, że można powiedzieć, no okej, ci ludzie się mogli usprawiedliwić, to nie my, to inni, ale tak czy tak, przeżywali to, co przeżywali, nie? Że teraz to, co przeżywali też apostołowie po zmartwychwstaniu Chrystusa, co o nich Ewangelia dzisiaj mówi? Zatworzeni, wylękli, zmieszani, z pełni wątpliwości. No, czy takie życie to jest to życie, które Chrystus przyjął po zmartwychwstaniu? Czy nie odnajdujemy się my też w tym słowie, nie, że w naszym sercu też ile jest lęków? Nie, takie proste rzeczy, pytanie o przyszłość. Będzie wojna, nie będzie wojny. Zniszczą nas podwyżki. Na co nas będzie stać? Co się stanie? Jakie, nie wiem, uchwały teraz znowu zostaną wprowadzone? Co będzie? Tyle jest lęków, tyle jest pytań. Myślę, że podobnie jak i u apostołów, że jesteśmy zmieszani, wiele wątpliwości, nawet jeśli jesteśmy w Kościele, tyle pytań się w nas też rodzi. Mówię też o sobie. Nie? Co to będzie, jak ludzie z Kościoła odchodzą? Tyle skandali, tyle wszystkiego. Co jeszcze? Co jest słuszne, co nie jest słuszne? Kto następny pójdzie do więzienia, czy sprawiedliwie, czy niesprawiedliwie, można dzisiaj wziąć księdza z ulicy, posadzić go na 3 miesiące. Nie ma problemu. Się specjalnie na wyznaniu nie ujmuje. To wszystko są te pytania, które się rodzą.
I Chrystus przychodzi właśnie do nas, jak przychodzi do apostołów, żeby nam ogłosić właśnie to, że możemy mieć pokój. Chrystus powiedział w pierwszy dzień zmartwychwstania, słuchaliśmy tego słowa w ósmy dzień, czyli tydzień temu słyszeliśmy to słowo. Dziś kolejny raz słyszymy: pokój wam. I to jest to słowo, które jest już wytarte trochę, wyświetlane, ale to jest to słowo, które ma moc zmienić nasze życie. Wiecie, to słowo wypowiada Bóg do nas. Jak w noc paschalną słyszeliśmy może te słowa o stworzeniu świata, gdzie jest powiedziane: Bóg powiedział i się stało. Bóg powiedział, niech będzie światłość, jest światłość. Bóg powiedział, niech będzie ląd, jest ląd. Bóg powiedział, niech będzie cokolwiek, wszystko się stało. I to jest to słowo Pana Boga. Jak Bóg mówi, to się staje. Jak Bóg dzisiaj mówi do nas: pokój Tobie, to Ty możesz nagle odpocząć. Naprawdę widzieć, że co mi może zagrozić, jeśli Bóg jest ze mną. Ale no, mamy tą trudność, że to słowo nie przychodzi do nas tak, od tak sobie. Usłyszałem, super, wszystko się zmieniło. Mąż został w domu, całe w kutę, że ja poszłam do kościoła. Wrócę, mąż uchachany i jeszcze obiad zrobił. Niekoniecznie. Wiecie, że Pan Bóg chce dotknąć naszego serca, ale to, co był, jakie serce mieli apostołowie, co im Chrystus wyrzucał? Jesteście oporni i macie twarde serce. Że nijak to słowo nie przebija się. Tutaj dzisiaj Chrystus też mówił o tym, że musi się spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków, psalma, w całym Starym Testamencie. Że musi to do was dojść. A jedno słowo ze Starego Testamentu proroka Jeremiasza jest takie, że Słowo Boże jest jak młot kruszący skałę. Że bije Pan Bóg tym młotem w skałę i musi uderzyć 70 razy, żeby ta skała pękła. Na pół czy na drobne kawałki. Tyle razy. Raz, dwa, trzy. I uderzysz, nie wiem, młotem o skałę. Nic. Młot odskoczy, nic się nie dzieje. Raz, drugi, trzeci, piąty, pięćdziesiąty, 69. I ta skała jak była, tak jest. Ale 70 raz uderzasz i jest ten efekt. Tak Pan Bóg mówi, że tak działa to Słowo Boże. Znaczy, że my też musimy poddać się temu działaniu Słowa Bożego. My często myślimy, a nie działa to w moim życiu. A czy słyszeliśmy 70 razy jedno słowo? Chrystus nawiązuje tutaj nawet nie do Nowego Testamentu, tylko do Starego Testamentu. Że Mojżesz, prorocy, psalmy. Jak wysłucham 70 razy, coś się może w moim życiu wreszcie pęknąć. Rabini mają żydowscy takie powiedzenie, że człowiek, który słucha Słowa Bożego, tego samego słowa, po raz 101, różni się zasadniczo od człowieka, który słucha tego słowa po raz 100. Zmieńcie między 100 a 101 razem, jest już duża różnica. Bo kolejny raz usłyszę. Bo gdzieś to ucho zostaje przybite. I Pan Bóg przychodzi do nas też, żeby z nami dialogować. Ile razy my potrzebujemy tego słowa słuchać? Wiecie, sobie tak przekładam ze swojskiego na nasze, ale czy jest takie Słowo Boże z Starego Testamentu, które możesz powiedzieć, że słyszałeś 70 razy? Gdybyśmy chodzili tylko w niedzielę do kościoła, to mamy zero szans, żeby to słowo 70 razy usłyszeć. Bo nawet gdybyśmy niedziela w niedzielę słuchali, to w tym cyklu trzyletnim, to kiedy, ile, kiedy się 70, za 70 razem powtórzy to słowo? Musielibyśmy 210 lat żyć. No, życzę wszystkiego najlepszego. Ale raczej mało prawdopodobne, nie? A potrzebujemy tego słowa słuchać, żeby nas usprawiedliwić. Dzisiaj to jest też taka rzecz niesamowita, która przed chwilą do mnie dotarła. To drugie czytanie z listu świętego Jana. Święty Jan mówi tak: dzieci moje, piszę do was, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył,
co jest naszym dniem codziennym. Mamy rzecznika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest tą ofiarą przebłaganą za grzechy całego świata. I mnie to uderzyło, że my tu mamy przetłumaczone, jeśli nawet ktoś rzeczy, mamy rzecznika u Ojca. A tekst grecki mówi, mamy parakleta u Ojca, Jezusa Chrystusa. To słowo już znamy, prawda? Parakletos to jest Duch Święty. Chrystus mówiąc o Duchu Świętym mówi, Ojciec da wam parakleta. I to wielokrotnie mówi w tej mowie pożegnalnej do uczniów. A Święty Jan mówi, tym parakletem dla nas jest Jezus Chrystus. Tym pocieszycielem, ale paraklet to jest słowo, które się bierze z języka sądowniczego, prawniczego. Że kiedy był oskarżony w sądzie, to miał po lewej stronie jego stał oskarżyciel, a po prawej stronie stał obrońca. I tym obrońcą był właśnie nazywany parakletos. Paraklet. To jest obrońca. To nie tylko ten, kto pociesza, tylko ten, który w sądzie stawia się z nami. Bo mamy obrońcę, mamy oskarżyciela i tym oskarżycielem jest nazywany szatan, bo to jest jego imię. To jest oskarżyciel. On ciągle nas oskarża. Nie tylko z ust innych, że ty się do niczego nie nadajesz, że ty jesteś taki, owaki i tak dalej, ale my sami siebie oskarżamy. I my mamy to ucho lewe takie, mamy tak otwarte na te wszystkie oskarżenia. Czy chcemy, czy nie chcemy. Jak ci powie ktoś, ty jesteś do D, ty się do niczego nie nadajesz. Powietrze zeszło. Już uwierzyłem w to. No i tak nie warto nic zrobić, nie warto się starać, nie ma sensu. A Bóg do nas mówi tyle razy, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię. Nie słyszymy tego. Bo taka jest prawda, że po grzechu to nam się to lewe ucho nam się tak otwarło na oskarżenia, a to prawe ucho mamy zatkane. Tony woskowiny, które mamy w tym prawym uchu. I nawet jeśli Pan Bóg mówi do nas, to słowo nie przebija się. Po prostu mamy tak to ucho zatkane. Jesteśmy głusi na prawe ucho. I teraz dlatego przychodzi to słowo, żeby nam przebijać się przez to ucho. Żeby w końcu do nas za którymś razem dotarła to dobra nowina. Jesteś moim dzieckiem. To, co pisze tutaj święty Jan. Dzieci kochane. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg nas ukocha. Twoje życie ma sens. Wszystko jest naprawdę w Jego ręku. Masz Boga, który jest Ojcem, który się troszczy każdego dnia. Jak to usłyszeć? To nie jest magia. Teraz sobie powiem, no dobra, usłyszałem dzisiaj na kazaniu. Fajnie. Dzisiaj tak, jutro już o tym zapomnisz. Potrzebujemy nieustannie tego bombardowania. Potrzebujemy nieustannie słyszeć to słowo obrońcy, Jezusa Chrystusa, który się wstawia za nami, który nas usprawiedliwia. I to nie przychodzi automatycznie. Wiecie, my jesteśmy ludźmi, jesteśmy też ssakami, to znaczy, że my powielamy pewne zachowania. My potrzebujemy też pewnych postaw, żeby coś się w nas zmieniło. I kiedy święty Piotr głosił to słowo do kościoła, który się tutaj zgromadził, to ci ludzie, którzy za chwilę uwierzyli i to 2000, 3000, 5000 ludzi naraz się nawracało, ale potem jest powiedziane o nich, że trwali oni w łamaniu chleba, w nauce apostołów, we wspólnocie i w modlitwie. Te cztery rzeczywistości. Po uwierzeniu Słowu Bożemu potrzebujemy tych czterech rzeczy. Łamanie chleba, czyli Eucharystia. Tydzień w tydzień. Niedziela w niedzielę. To jest minimum. Absolutne minimum. Bez tego śmierć buta. Nie ma szans. To jest pierwsze. Drugie to jest słuchanie Słowa Bożego. I nie wystarczy raz na tydzień. To Żydzi mają taką praktykę, że trzeba słuchać wspólnotowo trzy razy w tygodniu Słowa Bożego, bo inaczej, jak przychodzą różne wydarzenia, ty nie jesteś w stanie ich właściwie zinterpretować i narażasz swoje życie wieczne na szwank. To już Żydzi to mówili, że potrzeba słuchać Słowa Bożego i to we wspólnocie. Wiecie, samemu jest trudno, nie wiem, jakie wy macie doświadczenie. Ja mam takie doświadczenie, że o wiele łatwiej mi jest zmusić się pójść na liturgię, pójść do wspólnoty, pomodlić się z braćmi. To wtedy funkcjonuje. Jak nie,
łatwo odpuszczam. Potrzeba nam tego słuchania we wspólnocie. Dlatego jest właśnie ta trzecia rzeczywistość. Wspólnota i modlitwa. No to mówię też w tym kluczu, że w tej parafii po raz kolejny, ale będą się odbywać katechezy dla dorosłych, dla młodzieży w poniedziałki, piątki o 19:00. Jako ta możliwość, żeby dać Panu Bogu tą szansę. Może mi się nie chce, może to, może tamto. Ale przychodzi ta możliwość, że mogę, dam Panu Bogu szansę, żeby przebił się przez to moje ucho. Gdzie to jest trochę tak, my często mamy pretensje do Pana Boga, żeby Pan Bóg do nas nie mówi, dlaczego moje życie jest takie, a nie inne. A mi się przypomina taki kawał żydowski, który mówił o tym, że Icek się modlił do Pana Boga. Mówi: Panie Boże, widzisz, moja rodzina biedna, nic nie ma, rodzina duża, trudno mi ich wyżywić. Panie Boże, daj mi wygrać los na loterii. Jak wygram los, to jeszcze częściej będę do synagogi chodził i w ogóle nawrócę się. No i tak męczy tego Pana Boga. I w końcu mówi: Panie Boże, daj mi wygrać milion. Jak wygram milion, obiecuję Ci 10% od razu, 100 tysięcy wpłacę na synagogę. I tak modli się, modli i nic. I w końcu Pan mówi, po jakimś czasie mówi: Icek, daj mi szansę, kup los. Nie? Widzicie, my mamy pretensje do Pana Boga, czemu Pan Bóg tego nie robi? No ale nie dajmy mu nawet szansy, żeby on do nas przemówił. Myślę, takim losem dla nas mogą być te katechezy. Nie wiem, że teraz 2 miesiące będą one trwały. Nie wiem, jakie macie postanowienia, może wielkopostne nie wyszły. Może teraz paschalne są żadne. Zrobię sobie postanowienie. 2 miesiące. Dam Panu Bogu szansę. Będę chodził. Może nie będę rozumiał. Może to, może tamto. Z uporem maniaka. Dać Panu Bogu szansę.